dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Na pewno będziecie zadowolone z tego filmiku, ponieważ zapraszam Was dzisiaj na daily vloga. Nie wiem, czy to będzie daily vlog z weekendu? Tak myślę. Dzisiaj mamy sobotę. Przyjechałam parę godzin temu do mojej mamy na weekend właśnie, na sobotę, na niedzielę i w poniedziałek prawdopodobnie wracam z powrotem. Przyjechałam znowu troszeczkę podpoczywać, znowu ponagrywać, ponieważ tak jak już wspominałam Wam, to tam, gdzie mieszkam w tej chwili, niestety nie ma możliwości nagrywania, ponieważ cały czas ze mną ktoś jest. No tak jakoś wyszło. Także w tym momencie właśnie, żeby nagrywać, to przyjeżdżam trochę do mojej mamy pomieszkać, więc przyjechałam na weekend. I tak. Pierwsze co, przygotowuję się teraz, przeglądam swoje stare filmiki z recenzjami i przygotowuję się do nagrania takiej fajnej recenzji właśnie punkt po punkcie podkładu z La Mer, tego konkretnie podkładu. Mam go w tym momencie na sobie, ale pewnie nic nie widać, także jutro nagram właśnie z rana demonstrację właśnie, jak go nakładam, całą recenzję po prostu taką, wiecie, idealna. Mam nadzieję, że dobrze nagram ten filmik, dlatego siedzę i teraz notuję po prostu punkt po punkcie, co mam Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi w ogóle o moje włosy, to nie suszyłam ich. Przed chwileczką, no kilka godzin temu poprosiłam mamę, żeby mi zafarbowała włosy, ponieważ po pierwsze miałam już odrost, po drugie te włosy miałam już takie w takim zielonkawym kolorze, żółto-zielonkawym. W ogóle nie wiem, co jest grane, ale tam, gdzie mieszkam, tamta woda powoduje żółknięcie moich włosów. Takie robią się żółte, pomarańczowawe, wręcz zielonkawe. Nie wiem, co ta woda zawiera. Możliwe, że jakiś magnez, czy nie wiem, czy żelazo może? Jakieś takie pierwiastki musi zawierać. Dajcie znać, jeżeli się na tym znacie. I co mogę z tym zrobić? Czy mogę jakiś filtr na przykład kupić do wody, czy coś? Jeżeli tak, to jaki? Jaki polecacie? Jeżeli się na to znacie, to dajcie znać. I jeżeli się znacie na filtrach, to też dajcie znać, jaki filtr mogę kupić. Żeby po prostu włosy nie żółkły. Bo tutaj, jak myję włosy, tym samym szamponem, wszystko używam to samo, suszę tak samo, to tutaj włosy mi nie żółkną, wręcz robią się takie platynowe. Rozjaśniają się tak delikatnie i robią się właśnie platynowe. I chciałabym bardzo, żeby i tam tak było, więc to chyba, wydaje mi się, że coś tam w składzie, w tej wodzie jest. Więc poprosiłam mamę, żeby mi zafarbowała włosy. Kupiłam sobie tą farbę. To jest farba, którą kiedyś używałam, już kilka razy ją używałam. Ostatni raz, jak farbowałam się, to też właśnie tą farbą. Madziakowa bodajże, Magda, którą spotkałam na Meet Beauty w tym roku, pytała się mnie właśnie, jakiej farby używam, że podobał się mój kolor włosów i zapytała się, jakiej farby używam. I to właśnie ta farba była. Więc Magda, jeżeli oglądasz ten film, to jest właśnie ta farba. I to jest Prodigy 5, ta seria. To są farby z L'Oreal bez amoniaku. I ta, którą ja mam, to jest 9.10 White Gold, czyli białe złoto. I ona bardzo ładnie wygląda na włosach. One, to są włosy, które właśnie są dzisiaj zafarbowane, nie wysuszone kompletnie, więc one mi się kręcą. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, to nie jest ani niebieski, nie robią się te włosy, wiecie, szaro-niebieskie, ani nie są też żółte. One bardzo ładnie, naturalnie wyglądają. Taki ładny, leciuteńko, słoneczny, żółty kolor. Bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. I równomiernie mi się fajnie zafarbowały. Nałożyłam, znaczy moja mama mi nałożyła, bo łatwiej po prostu, jak ktoś mi farbuje włosy. Sama też farbowałam, ale łatwiej mi, jak ktoś mi zafarbuje. Także moja mama bardzo dobrze farbuje i wszystkim dookoła zawsze farbowała i ścinała włosy. Więc no, bardzo fajnie to wyszło, to mi się bardzo podoba. Poza tym jutro rano prawdopodobnie przemyję je jeszcze takim niebieskim szamponem, tym z Joanny, i myślę, że będzie tak. Natomiast w tym momencie i tak jest bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba właśnie ten kolor, ponieważ on, tak jak mówię, nie wychodzi ani żółty, odrosty też nie robią się jakieś, nie wiem, mega nienaturalnie żółte, troszeczkę są żółtawe, ale to nie jest ten żółty kolor, który nieraz wychodzi przy farbach, taki, wiecie, typowej jajecznicy. To jest taki ładny, naturalny kolorek i nie robią się ani szare, ani niebieskie, ani właśnie żółtawe. Są takie naturalne, takie fajne, kurczę, bardzo mi się podoba ten odcień i dam Wam link tutaj właśnie do testu na żywo tej farby. Konkretnie, ja go kiedyś, parę lat temu nagrywałam właśnie test tej farby. Więc bardzo ją polecam. Bardzo fajna i ona nie jest taka strasznie jasna. One, te włosy nie wychodzą takie mega, mega białe. Takie są ładne, naturalne. Bardzo mi się podoba.
jestem, zobaczcie, w podkoszulce i w takich, o, starodawnych leginsach, ale po domu. A i tutaj usiadłam na taką pufę, która wydaje dziwne dźwięki, więc to nie ja, to pufa, razie czego. I tyle na razie. Dobra, to co muszę jeszcze dzisiaj zrobić na pewno, to muszę zmyć lakier, znaczy odżywkę, ponieważ ostatnio używam właśnie odżywki tej z Nailoteka i fajnie się sprawdza i powiem Wam, że odkąd zaczęłam, ale to nie sprawa tej odżywki ani nic innego, chodzi mi o paznokcie, bardzo ładnie mi zaczęły rosnąć ostatnio paznokcie, tylko i wyłącznie, moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że piję dużo wody. Że mój organizm, moja skóra, moje włosy, wszystko moje, paznokcie również są nawodnione i są takie, wiecie, nawilżone. Naprawdę, dziewczyny, jeżeli macie problem z paznokciami, macie problem ogólnie z figurą, nie możecie schudnąć i tak dalej, pijcie wodę. Dziewczyny, ja na przykład, jeżeli odchudzałam się wtedy, w tamtym czasie, piłam przynajmniej 2 szklanki wody dziennie, wody ciepłej. I piłam ją po prostu na wieczór przed spaniem. 2 szklanki wody ciepłej. Nie takie, wiecie, jeden za drugą, ale no tak ze 2 szklaneczki na pewno tej ciepłej wody, takiej przygotowanej, cieplutkiej wody piłam i schudłam. Kurczę, mi się wydaje, że to też ze względu właśnie na wodę, bo wszystko się tak ładnie oczyszczało. I od wody też zaczęły mi rosnąć paznokcie. Także same pozytywy, naprawdę. Zwykła woda, a tyle pozytywu przynosi. Także to, co muszę zrobić na pewno, to muszę zmyć właśnie odżywki z paznokci, ponieważ no skoro mi zaczęły rosnąć, to sobie myślałam, że może odżywka też mi jakoś tam wspomoże, że może nie będą pękać czy coś. Wiecie, bo ja na przykład mam taką, często na przykład, nie wiem, uderzę się paznokciami tam w coś, albo no, czasami na przykład zegarkiem, jak teraz zegarka nie noszę, ale zazwyczaj jak noszę zegarek, to zawsze gdzieś walę tym zegarkiem i zawsze mam tak właśnie z paznokciami, że zawsze gdzieś walę tym paznokciami, że mi pękają po prostu. Więc używam sobie odżywek z Nailoteka. To jest odżywka taka, to jest 4 Rich Filler, tak się nazywa. I ona jest mleczna i jak się ją nakłada, to ona się robi nieprzezroczysta, tylko właśnie taka mleczna i matowa. Matowa i na nią się nakłada odżywkę inną, to jest akurat Nailotek Extra. Przezroczysta odżyweczka, nadająca po prostu połysk. I mam w tym momencie właśnie ten zestaw na paznokciach. Tylko, że już taki troszeczkę jest, wiecie, lekko zżółciały, bo ta odżywka, no wiadomo, po jakimś, nie wiem, tygodniu czy coś. Ja ten zestaw mniej więcej tydzień czasu mi się trzyma na paznokciach i to mi nie odpryskuje ani nic. Także naprawdę są spoko te 2 produkty. I tak jak mówię, no już tydzień mam, więc tak, te paznokcie już nie są takie, wiecie, ładne, bilusieńkie. Więc muszę to zmyć i nałożyć drugi raz. Strasznie się nagadałam, nie wiem co ja w ogóle, ten vlog, ten daily vlog pewnie będzie bardzo długi. Kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, to umyć pędzelki, ale to jeszcze wszystko przede mną. Jest godzina 18:20, ale także nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś będę do Was mówić, bo na razie moja mama wyszła, a tak przy niej to mi głupio troszeczkę nagrywać. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie, kolejnego dnia, dzisiaj mamy niedzielę, wstałam dopiero. Zrobiłam sobie śniadanko, zaraz będę jej jeść, a potem zabieram się za nagrywki. Pokażę Wam, co jem sobie dzisiaj na śniadanie. To są 2 kanapki z takim brązowym chlebkiem ze schabikiem i do tego liść sałaty. Sałaty, to jest sałata fajna, taka z doniczki, nie taka normalna, co się kupuje, tylko doniczkowa sałata i mama mi urwała te kawałki. Muszę coś takiego kupić, podobno w Biedronce są te sałaty takie w doniczkach. Tu oczywiście kawka, a tu jest serek ze szczypiorkiem z rzodkiewką, o, lekko doprawiony solą. Dobra, więc dziewczyny, ja jestem już po śniadaniu, jestem po prysznicu, mam już umytą głowę. Myłam dzisiaj szamponem tym fioletowym włosy, mimo że w sumie chyba nie potrzebowałam, ale tak dla zasady zawsze po farbowaniu myję tym fioletowym szamponem włosy. Więc zobaczymy, jak dzisiaj będą wyglądały. Wczoraj mi się bardzo podobały. I oprócz tego, no to będę suszyła teraz włoski, ale widziałyście w ostatnim Get Ready With Me, jak te włosy przygotowuję, jak je czeszę i tak dalej. Więc teraz tylko pstryknę i zaraz będę miała już wysuszone piękne włosy. Dobra dziewczyny, jak widzicie, jestem już i wysuszona, i pomalowana. Jeżeli chodzi o włosy, bardzo mi się podobają. W ogóle wysuszyłam je, jak widzicie, tak tą samą metodą, co ostatnio w Get Ready With Me Wam pokazywałam. Czyli wysuszyłam tutaj sam przód, a
ty zostawiłam wilgotny. W tej chwili jest upał, po prostu jest taki upał, że one mi momentalnie wyschły. Już są praktycznie suche tutaj przy skórze, delikatnie są jeszcze wilgotne, ale to tak bardzo przyjemny efekt jest, jest troszeczkę chłodniej po prostu w głowę. Więc tak, no jeżeli chodzi ogólnie o farbę, o kolor, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak on ładnie wyszedł. Nie jest ani żółty, nie jest właśnie taki siwo-szaro-popielaty. Wyglądają bardzo ładnie, wyglądają naturalnie. Ten blond wygląda po prostu taki jasny, naturalny blondzik. Bardzo mi się podoba. Nie wygląda to sztucznie, nie są te włosy jakieś mega jasne, ale są właśnie takie, no bardzo mi się podobają. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten szampon fioletowy, on na przykład, jeżeli chcecie uzyskać od razu efekt, tak, jeżeli chcecie od razu ochłodzić swój kolor, to przynajmniej ja tak go stosuję, że używam go na suche włosy, nakładam go na jakieś 20-30 minut i potem dopiero myję włosy i tak dalej. I wtedy te włosy naprawdę się ochładzają, ale jeżeli macie mocno jakieś wybielone, to one wtedy się stają fioletowe, one farbują się po prostu na fiolet. Ja umyłam tym szamponem tak standardowo, czyli normalnie użyłam go jako szampon, spłukałam od razu bez czekania, no to nie wydaje mi się, żeby on coś dał. Włosy moje wyglądają tak samo, jak wyglądały wczoraj. Więc no, bardzo mi się podoba. Kolor mi się bardzo podoba, naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, użyłam sobie paletki, którą używam od ostatnich 3 dni non-stop. Uwielbiam ten makijaż, bardzo mi się spodobał i dobrze mi się sprawdza. I trzyma mi się cały dzień bez żadnego uszczerbku. To są cienie z Diora, paletka 5 w numerze 797 fil i używam tutaj 4 cieni na całą powiekę, aż do załamania powieki, jak widzicie, to troszeczkę mi się tak błyszczy, to używam właśnie tego najjaśniejszego cienia, na niego nakładam do załamania powieki, troszeczkę powyżej załamania, nakładam ten tutaj drugi z kolei, taki błyszczący, potem na samą linię rzęs, tak przyciemniam troszeczkę tutaj tą linię rzęs, delikatnie kącik, tym najciemniejszym cieniem, a matowy tutaj środkowy nakładam na dolną powiekę. I w kącik wewnętrzny oczywiście ten najjaśniejszy cień. I cienie są świetne. Ja nakładam je na korektor z Yves Saint Laurent. Wiecie, że to jest mało lepki korektor, do którego się nic nie przykleja, także jeżeli chodzi o taką bazę pod cienie, to on by się nie sprawdził, jeżeli macie tłuste powieki. Natomiast u mnie się sprawdza świetnie i przy tych cieniach chodzi mi o to, że te cienie nie potrzebują klejącej bazy, żeby się po prostu przyczepić do czegoś. One jeden na drugi, jak nakładam jeden na drugi cień, to ten kolejny też jest widoczny. Makijaż wygląda bardzo dobrze, mi się bardzo podoba, bo to jest taki przydymiony makijaż, taki niegraficzny. Lubię takie makijaże. Taki właśnie jakby lekko smoky eye, coś takiego. I dobrze mi się sprawdzają te cienie i są bardzo fajnie napigmentowane, nie za mocno, ale tak, no idealne, są idealne cienie po prostu dla mnie. Strzelają się idealnie w moje potrzeby, także bardzo lubię te cienie właśnie i mam je dzisiaj na sobie. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, nałożyłam tylko na razie jedną warstwę, ale zaraz nałożę sobie drugą. Użyłam pierwszy raz tego tuszu do rzęs, to jest Pierre René Performance Mascara i ona ma fajną szczoteczkę. To jest szczoteczka, która w większości przypadków, każdy jeden właśnie tusz, który ma taką szczotkę, mi się świetnie sprawdza. I ten też się fajnie sprawdził, jest taki gęsty dosyć. Daje ładny efekt. Przy pierwszej warstwie te rzęsy są bardzo ładnie tak troszeczkę wydłużone, podkreślone, rozdzielone i takie, no wachlarz taki rzęs się robi. Ale nie są mocno pogrubione, więc ja sobie jeszcze troszeczkę tego tuszu dołożę, żeby tą grubość się nadać. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie taki tusz na co dzień, to idealny. Bardzo dobry. Pierwszy raz go używałam, ale myślę, że fajnie będzie mi się sprawdzał. Oczywiście tutaj wiatraczek mam włączony, żeby mi chłodził trochę. To jest straszny skwar. I tak, pomyślałam sobie, że nie wiem, czy to ma sens, żebym nagrywała Wam test na żywo dzisiaj tego podkładu, w ogóle jakiegokolwiek podkładu, bo jest, tak jak mówię, już powtarzam się po raz milionowy, jest to po prostu skwar i wszystkie podkłady, każdy jeden, nieważne jaki by był świetny, każdy spłynie, po prostu każdy jeden. Jak będę na dworzu przez 2-3 godzinki, to po prostu będę miała masakrę na twarzy, więc
To nie ma sensu chyba, żebym w taką pogodę nagrywała test na żywo, bo musiałabym chyba cały dzień spędzić w klimatyzacji, żeby po prostu to miało sens jakiś, bo on spłynie, na pewno mi spłynie i to nie dlatego, że to jest kiepski podkład, tylko dlatego, że żaden po prostu produkt nie wytrzyma na takim upale. Więc wiecie co, ja dzisiaj po prostu sobie daruję ten test. Nie będę go też nakładać, ponieważ cały dzień ze mną dzisiaj spędzicie i nie chciałabym, żebyście widziały po prostu, jak on tam się zachowuje. Chciałabym zostawić tą informację na oddzielny filmik. Więc dzisiaj użyję sobie podkładu z Clinique. To jest podkład Even Better Glow. Podkład dość lekki, nawilżający, rozświetlający bardzo fajnie, o takim, powiedziałabym, średnim kryciu, tak. Do średniego da się dobudować, ale jest to bardzo fajny taki dzienny podkład. Dobrze się w miarę trzyma na twarzy, tak trochę się przykleja, więc i ma filtr SPF 15, chociaż ja i tak pod niego jeszcze filtr nałożę. Także tak, jeżeli chodzi o ten podkład, ogólnie go kupiłam w zimę i on był dla mnie za ciemny wtedy, a teraz się świetnie sprawdza, chociaż ten kolorek CN28 Ivory, ten kolor, jak go nakładam, wy tego pewnie nie będziecie widziały, bo w aparacie to zupełnie inaczej widać wszystko te kolory, ale jak ja go nakładam tak normalnie w dziennym świetle, to ja widzę różnicę pomiędzy kolorem tego podkładu a kolorem mojej skóry. On jest troszeczkę zbyt różowy, taki zbyt chłodny do mojej karnacji w tym momencie, jak teraz jestem. Jestem taka lekko przybrązowiona. Ale wystarczy, że ja go trochę sprowadzę tutaj na szyję i on fajnie się wtapia w moją skórę. I bardzo ładnie rozświetla, bardzo dobrze nawilża skórę. Taki jest, no naprawdę jest fajnym podkładem, fajnym, dziennym, przyzwoitym podkładem. I mam go niedużo. No, niedużo w tym opakowaniu już go jest. Też powinnam Wam zrobić test na żywo jego, ale może kiedy indziej. Więc na początek, pierwsze co zrobię, to nałożę sobie bazę. Nie wiem, czy nagrywać to wszystko, jak się maluje teraz, czy nie. Nie wiem, czy to nie będzie za długi ten filmik. Po prostu delikatnie sobie nałożę bazę, bazę z Becky. To jest baza fajnie nawilżająca skóra i rozświetlająca. Jeżeli chodzi o filtr, to dzisiaj użyję sobie filtra z Clinique SPF 30. To jest filtr, który nie ma żadnego zabarwienia. Bo mam jeszcze ten taki, wiecie, 50 z La Roche-Posay, ale on ma zabarwienie po prostu. Lubię ten filtr, bo on bardzo dobrze też nawilża skórę. On jest fajnym takim, bym powiedziała nawet, że kremem do twarzy. Bardzo fajnie się sprawdza. Wiecie co, ogólnie to powinnam nałożyć najpierw filtr, a potem bazę, ale miałam tą bazę pod ręką i tak chwyciłam. Więc zazwyczaj nakładam filtr, na to dopiero kosmetyki kolorowe. Ale nie wiem, czemu tak zrobiłam, serio. Ten filtr też tak fajnie osiada na skórze, robi się taki lekko gumowaty. Ja lubię takie kosmetyki, bo one mi, mam wrażenie, że przytrzymują trochę ten makijaż w ryzach. Dobrze się po prostu przykleja do niego, do tego filtra podkład. Ok? Kolejną rzeczą, troszeczkę podtrzymam go samego na twarzy, żeby się tak wchłonął. I następną rzeczą będzie korektor pod oczy. I zastanawiam się, czy użyć tego korektora w słoiczku z Becky, czy nałożyć sobie ten produkt. To jest Shine Beam z Benefit. To jest Dandelion Shine Beam. I to jest kosmetyk właśnie zbliżony, można powiedzieć, w kolorze zbliżony i w kryciu też, chociaż może nawet ma większe krycie niż ten słoiczku z Becky. Tamten troszeczkę inaczej jeszcze działa, bo jest bardzo gęstym korektorem, ale no świetnym po prostu, ale myślę, że może czasami powinnam użyć czegoś innego, więc może sięgnę po ten, bo ten też ma bardzo podobny kolor. Też jest taki właśnie różowawo-brzoskwiniowy, taki łososiowy ten odcień, a ten produkt jest fajnie kryjący, dość dobrze kryje i fajnie się sprawdza tutaj właśnie w okolice pod oczami. On też mi nic krzywdy nie robi. On jest bardzo delikatny w ogóle w swojej konsystencji, to nie jest taki gęsty produkt jak tamten, czy nawet nie jest tak gęsty jak jakieś korektory zwykłe, czy tam w gąbeczce, czy coś. On jest bardzo lekki po prostu. To jest tak jakby, nie wiem, jakby się nie nakładało produktu, tylko sam pigment, coś takiego. Nie wysusza mi okolice pod oczami, absolutnie. I zobaczcie, jaki ma kolor. Dobra, zbliżyłam Was do siebie troszeczkę. Wklepię sobie go pod oczy. I zobaczycie, jak on będzie wyglądał. Troszeczkę nawet za dużo go nałożyłam. Więc ja go tak rozprowadzę i troszeczkę przytrzymam, żeby on sam się po prostu tak wchłonął.
Spójrz się, on też ma fajne krycie, naprawdę bardzo dobrze kryje ten produkt. I ma taki kolor, który bardzo fajnie działa na zasinienia pod oczami. I też bardzo ładnie rozświetla tą okolicę. Jakiś czas temu ja Wam go pokazywałam w filmiku i się właśnie dziewczyny mnie pytałyście, czy można go nakładać pod oczy. No ja go pod oczy nakładam. Nie wiem, czy powinno się, czy nie. Mnie krzywdy nie robi, także wypróbowałam i dobrze się sprawdza. No i spójrzcie. To jest taka jedna warstewka właśnie wklepana pod jedno i pod drugie oko. Nic się nie klei tutaj, nic takiego nieprzyjemnego nie czuć. On też praktycznie nie ma zapachu, ten produkt, także jest naprawdę bardzo fajny. I teraz lecimy z podkładem. Podkładem właśnie z Clinique. Ja go szybciutko tak nałożę może, wiecie co? Albo pstryknę palcami i zaraz będę go miała nałożonego na twarz. Więc przyjrzyjcie się, jak wygląda moja cera bez. I tak wyglądam w podkładzie. Tak wygląda moja cera właśnie w tym podkładzie. Dopiero co go nałożyłam, przed sekundą. Więc on jeszcze jest taki mokry, bo on na początku jak się go nakłada, to jest dość wilgotny. Musi się chwileczkę wsiąknąć w twarz, posiedzieć na skórze, żeby się ładnie z nią, wiecie, złączyć. Ale poczekam chwilę dosłownie i przypudruję się moim ukochanym pudrem, którego już naprawdę mam resztkę. Używam go dzień w dzień, kilka razy dziennie. Za każdym razem jak chcę trochę przypudrować twarz, czy nakładam rano puder, czy cokolwiek, to zawsze jego używam. To jest mój ukochany puder ostatnio Yves Saint Laurent Pudre Compact Radiance, tak się nazywa. I to jest w takim opakowaniu, zobaczcie, złotym. W kolorze złotym, odbijającym bardzo. Ale jest świetny ten puder, drobno zmielony, drobniusieńki, taki bardzo ładnie wygładza skórę, wyblorowuje tą po prostu tą całą cerę. Uwielbiam go, naprawdę. I kolor ma śliczny, też taki jaśniutki, żółciutki, taki lekko żółty, nie jest jakiś mocno żółty, ale taki bardzo ładny odcień. I tyle, dobra. Więc ja kończę makijaż, kończę wszystko, potem Wam spotkamy się później, ja muszę sobie jeszcze drugie śniadanie zjeść, mam przepyszne czereśnie w domu, mama kupiła wczoraj i nie dokończyłam wczoraj, troszeczkę zjadłam, dzisiaj dokończę, bo są no, po prostu przepyszne, słodziuteńkie takie, także tak. A i jeszcze jedyne co zrobię, to na te widzicie takie nieskonałości większe, tutaj mam takiego pruszczora, nałożę sobie ciutkę korektora z Saint Laurent, nie. Z Estée Lauder, o, się mylą te marki. O, tak, żeby troszkę je zasłonić. Coś mi wysypało ostatnio znowu, no. Okej. I spotkamy się później. Dobra dziewczyny, ja już jestem gotowa, czekam na Marcina. Strasznie ciężki ten aparat jest i chcę wziąć właśnie jakiś aparat ze sobą, żeby nagrywać Wam na dworzu, ale on jest tak cholernie ciężki, a ja nigdy dziewczyny nie nagrywałam telefonem i ciekawa jestem, jaka jakość by była właśnie w telefonie. Mam telefon LG K10, to nie jest jakiś, wiecie, jeżeli chodzi o aparat, to nie jest najlepszy, ale w HD on nagrywa, więc zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś da radę. Została mi tylko pomadka do nałożenia. Nie nałożyłam teraz, ponieważ zajadam się czereśniami. Czekam na Marcina, bo właśnie za chwileczkę powinien być. Myślę, że do 5 minut będzie już.